Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy omawiać trzy nowe postacie, które wejdą niedługo na TFT, czyli klasa Soulband, oraz te trzy postacie to są Lucian, Amumu oraz Senna. I omówimy sobie te trzy postacie, zobaczymy jak one pasują do nowego zestawu TFT, gdzie mogą być silne, które z tych postaci mogą być silne i użyteczne i jakie mają umiejętności. Tak więc zaczynajmy. Klasa Soulbound, czyli jakieś tam połączenie dusz, można tak to przetłumaczyć. Generalnie chodzi tutaj o to, że jeżeli jedna z tych postaci, jeżeli macie dwóch Soulbandów, czyli Senna oraz Luciana, oni są jakoś tam połączeni i jeżeli jeden umrze, to nie będzie znikał z planszy, tylko dalej będzie atakował, dopóki druga postać nie zginie. Czyli bardzo fajne tak naprawdę, jeżeli zrobicie sobie na przykład, jeżeli którąś z tych postaci będzie się dało zrobić pod tanka, może Senne jakoś tam lekko tankowną zrobić, albo jeżeli będzie na polu Mountain Hex, to możecie ją troszkę bardziej tankowną zrobić i wtedy, gdy ona umrze, to Lucian, albo gdy Lucian umrze, który będzie pod waszego carry, to będzie on dłużej atakował przez to, że Senna będzie jeszcze żyła. Myślę, że fajna interakcja, dosyć ciekawa. Bardzo fajnie może działać w TFT. Taką mam opinię. Myślę, że naprawdę fajnie to może działać, że Lucian będzie grywalny pod atakery. Za 2 golda był bardzo mocny w ostatnim zestawie. Teraz będzie on za 4 golda, ale do tego dojdziemy za chwilę. Najpierw omówmy Senna. 2 golda, klasa to będzie Soulbound i Shadow jako Origin. Shadow, czy to będzie pasował? Shadow, myślę, że tak trochę średnio, bardziej to będzie Shadow wspierający raczej niż Shadow kierujący i uzupełniający taką synergię Shadowów. Będzie ona odpalała swoje działo w najdalszy cel, zadając 50-100-150 obrażeń, czyli obrażenia są generalnie tragiczne, będzie to bardziej jednostka wspierająca, bo też jej działo będzie buffowało swoich sojuszników i przez 5 sekund będą oni zadawali 25, 45 oraz 65 obrażeń magicznych ze swoich ataków. I właśnie tutaj jest napisane, że będzie ona się bardziej skupiała na buffowaniu swoich sojuszników niż na zadawaniu obrażeń. Tak więc Senna na pewno nie będzie postacią kierującą. Raczej nie będziemy wrzucać na nią żadnych itemków przez to, że ma ona niesamowicie słaby damage. Lucian 4 golda, bardzo ciekawy dodatek. Będzie on też lightem. Lightów już jest całkiem sporo, nie ma lighta za 5 golda. Bardzo fajnie się lightów gra, jeżeli chcecie dojść do top 3, top 4. Myślę, że mega solidna to jest kompozycja i łatwo jest z nią dojść do top 4. Nie trzeba się bardzo wysilić. Głównie robimy Vayne pod carry. Teraz będziemy mieli drugą opcję. Może Vayne będziemy mogli sprzedać i zamienić na Luciana, jeżeli Lucian wejdzie nam na drugi poziom. Ale Vayne tak łatwo nie jest zdobyć teraz na trzeci poziom, bo jest ich tylko 29 w poolu. Zrobię też o tym filmik, co się tam pozmieniało. Umiejętność to będzie jego ultimate. Będzie się on odpalał 4... razy 4 swojego atak speedu i będzie on zadawał 20, 30, 50% jego obrażeń. No 20% to jest całkiem mało na pierwszym poziomie niestety. Applying on hits, czyli możliwe, że red buff będzie ok i zadawał 30, 40, 50 magicznych obrażeń. Zobaczymy, nie jest napisane ile many to kosztuje, to bardzo dużo zmienia, bo jeżeli złożymy na niego na przykład Ginzo i on nastakuje sobie troszkę atak speedu zanim odpali tego ultimate'a, to może to lepiej działać, ale gdy to będzie ultimate, który będzie kosztował mało many, to może to wyjść troszkę gorzej. Tak więc ciężko tutaj powiedzieć, jakie itemki będą grane na Luciana, bo jest to mieszane obrażenia od AD oraz od AP. Od atak speedu też, tak więc myślę, że jakaś mieszanka między AD oraz AP tutaj będzie grana. Raczej AP będzie troszkę zbyt słabe, 30-40 obrażeń, na trzeci poziom raczej go nie wrzucimy, więc to 50 obrażeń, nie ma co na to patrzeć, więc raczej jakieś AD z atak speedem myślę, że tutaj będzie grana na Luciana, pewnie jakieś Ginso, może Infinity Edge i jedna itemka defensywna. No i prawie zapomnieliśmy o Amumu, każdy o nim zapomina. Jedna z moich ulubionych postaci w normalnym LoLu, bardzo lubię nią grać na dżungli, myślę, że jest niesamowicie mocna, no, przynajmniej była jak grałem, a teraz Amumu wchodzi na TFT. Będzie on Inferno oraz Wardenem, bardzo fajne połączenie, żeby wzmocnić nasz frontlane w late game'ie. Inferno teraz są dosyć często grane pod Syncheda. I do tego możemy teraz dodać Amumu. No bardzo ciekawie to działa, bo Inferno Amumu będzie ich trzymał w miejscu na 2-3-4 sekundy.
I wtedy Singe może sobie tam pobiegać i popodpalać swoich przeciwników. Tak więc Morello na pewno na Amumu będzie bardzo fajne, bo będzie. A nie, będzie stunował tylko na 1,5 sekundy, ale to i tak jest całkiem dużo. Na drugim poziomie Amumu będzie stunował na obszarze 3 heksów. To jest bardzo dużo. 3 heksy to jest naprawdę niesamowicie dużo. To jest większa część mapy. I będzie on zadawał 250, 500 i 1337 obrażeń. No, Riot sobie tutaj zażartował z tymi obrażeniami. A wiadomo, że rzadko kiedy ktoś wrzucił go na trzeci poziom, dlatego taka liczba jest podana. Będzie to Ultimate, który stunuje. To jego normalny Ultimate z LoL'a, dla tych, którzy wiedzą. No i co tutaj jeszcze można dodać? Na pewno mega fajny frontlane pod Inferno. Będzie on stunował, dlatego Inferno zdąży się nastakować na tej jednej kratce. Na pewno Morello będzie bardzo dobra też na niego, gdyż ma on mega obszarowego ulta. Więc jakieś GA Morello może znowu wróci. I do tego będziemy jeszcze mieli Singeta, który sobie tam podbiega, jeżeli zrobimy go pod Inferno. Tak więc na pewno bardzo fajna kompozycja. Będzie składana z Amumu. Myślę, że będzie on dosyć często grany jako taki frontlane pod CC, żeby wasz backlane mógł zadać jeszcze trochę damage'u. A do tego jest on też wardenem, czyli troszkę bardziej defensywna się stanie wasza kompozycja, jeżeli go wrzucicie, jeżeli gracie tam na przykład Nautilusa albo Malphite, chyba też jest wardenem. Thresha już możecie w lejcie wyrzucić. Więc możliwe, że się przyda troszeczkę obrony. I Inferno na pewno bardzo fajnie z nim będzie działał. Itemki, myślę, że na pewno Morello. A czy będzie się go opłacało iść bardziej agresywnie? Przypuśćmy w AP, żeby to 500 obrażeń zamieniło się tam 700, 800, albo robić z niego maga. To jeszcze musimy zobaczyć. I to by było na tyle. To są te trzy postacie, które Riot zdecydował wprowadzić do TFT: Senna, Lucian oraz Amumu. Senna od niedawna jest dopiero na LoLu, tak więc ciekawa decyzja, że już ją rzucają na TFT. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik, że przedstawił Wam, co będzie wrzucane, co możemy zrobić z tymi postaciami. I jeżeli one wejdą albo już są na PBE, to postaram się nimi zagrać i zobaczyć, co można z nich skleić. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz, napiszcie, co jeszcze chcecie ode mnie zobaczyć. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.